Hej, witam was serdecznie tutaj, Hanta. No to jest kolejny tam, już powiedzmy z ostatnich odcinków Need for Speeda. Need for Speeda Most Wanted. I cóż, dzisiaj też zrobimy sobie jakieś do końca serii, tak już będzie to wyglądać. To znaczy, trzy samochody, każdy po 10 minut ma, czyli to tak, zależnie od samochodu, to starcza na 2-3 wyścigi. I cóż, na początek zaczniemy sobie właśnie od Bentleya, który nazywa się, nie znam Bentleyu w ogóle, Bentley Supersports ESR. No, tak trąbi. Czekajcie, najpierw może właśnie włączmy silnik i popatrzmy, jak to jeździ. Ja czuję jakieś tutaj dropy klatek normalnie. Ale wow! Ładnie mi przypieprzył, kurczę. Przy tak niewielkiej prędkości, naprawdę. Chciałem tam zjechać na dół. Zobaczyć, co tam się dzieje. Chyba nic specjalnego. Coś tam jakiś samochód w ogóle. O, Aston Martin tutaj leży sobie, stoi, przepraszam. Ale jakiś taki do kupienia. Tak więc, tak jak mówiłem, 10 minutek na każdy, żeby nie przedłużać serii sztucznie. Dobra, czyli pierwszy wyścig. Pumping Iron, dawaj, rozpocznij. A mi normalnie grzeje komputer. Czy nie tyle grzeje, co dmucha strasznie wentylator. Uch, grafika, na grafice to można by jajka teraz smażyć. Przerąbane, dobra, dawaj, pomiń. Czy ja właśnie usłyszałem Steam? Tak, właśnie słyszałem Steam, że mi piknął. Na szczęście ta gra jest na Originie. Znaczy, szczęście, nieszczęście, wolałbym ją mieć na Steamie, natomiast jest na Originie i dzięki temu się nie wyświetlił Steam. Chociaż bywa, że się i wyświetla. Steam ma moc, mógł się wyświetlić nawet jak nie mamy go na wierzchu. Tutaj będą, a nie, myślałem, że tu dwa okrążenia są, ale nie. 3 km, a już 2,5. A ja faktycznie tutaj nie ma okrążeń. Ale już pamiętam. Panie, ty mi tak nie rób. A, wiem, gdzie ten wyścig się kończy już. Sobie za niedługo. Nie będę sobie trafić teraz. Nie wpierniczy się w żadne... Czuł się tam. No, nieźle idzie w sumie. Taki. Przyjemny, jak mówię, to pierwsze wrażenie, co prawda, ale jak na razie przyjemnie się jeździ. Nie jest jakiś mega spasiony, ale jeździ się przyjemnie, tylko przód jest taki, kurde, taki normalnie poważny i z drugiej strony taki, no nie, że agresywny, taki, kurde, nie wiem. Tak mi się kojarzy z jakimś takim dużym samochodem. Dobra, pomiń, stosuj. A, kamera, dobra, spoko, jest, wróciła. Ała. Co dalej? Dawaj. No dawaj! Nie będziemy obław żadnych robić. Wyścigi. Szybki wyścig, no to dawaj. Lekkie podwozie opony wyścigowe, no taki standardzik, nie? Kurczę, teraz to tak szybko faktycznie mija. No tutaj, ups, to i szybko odcineczek, normalnie trzy samochodziki, super. Coś właśnie harowało ziemię, czy mi się to wydaje? Fuck! Ciężarówka. Nie wiem, czy są okrążenia, czy... No, dachowanie jeszcze piękne. Nie, 6 km. Dawaj tam za gnojami. Normalnie jedne ciule, jedne te. Chwila. Dobra, na razie jest spoko. Na razie jest spoko. Nie wiem, myślałem, żeby ty kichał, ale na razie nie. Dziwnie tak. Tak, chcę kichnąć, znaczy... No tak, chcę kichnąć, a jakoś tak nie idzie dalej. Z kichaniem, dobra. Fuck. Co mi się tam tuczy? Shit. Dobra.
Nie, dawaj za tymi gnojami. Z nim ostatni odcinek był słaby, z słabymi samochodami, więc tym razem postaram się wziąć takie, które słabe nie będą. Mamy też tak, o właśnie, kurczę, tak. Po trzy samochody chciałem, no to tak, tylko dwa SUVy w grze, nie? Zrobiłbym trzy, ale tylko dwa były, no to musiałem jednego tam, coś tam, jakiegoś Forda zrobić, tak? Zrobiłem. Dalej przydałoby się na przykład, o, jeden odcinek poświęcić na niemieckie, no ale niemieckie mam akurat cztery teraz do pokazania, dwa Porszaki i coś tam jeszcze. Dwa Porszaki, Audice i Bemka, no, no to też tak, mi jednego brakuje. Tak więc no. A, kilometr jeszcze, to tutaj już niedaleko się będzie kończyć. Uch, nice, dobrze to wyszło. No, świetnie. Fantastaj. A, chciałem tyłem wjechać, nie pozwolił mi. Nagle mi zaczął kontrować w drugą stronę. Jej. Dobra, chwilę poczekajcie. Okej, dobra. Że tak powiem, domontuję się to. Musiałem wyłączyć na chwilkę nagranie. Chociaż tam nic nie straciliście, telefon miałem. Dobra, zrobimy nim jeszcze jeden wyścig, bo mogę, bo damy radę. Obława, to nie chcę obławy. Speedrun. Kurczę, spróbujmy tego speedruna. Ja lubię... Niech to szlak. Lubię speedruny. Zobaczymy, jak pójdzie. 201 mam zdobyć, dobrze. 201. Było 233. A, kojarzę bardzo dobrze ten wyścig, ten speedrun. Mam wrażenie, że mówię to drugi raz już, dokładnie w tym samym miejscu. Chyba się po rozpoczęciu wyścigu mówię, a kojarzę ten wyścig, wiem, bo znam go bardzo dobrze, wiem gdzie się kończy. Wiedziałem jechać. Weźmy sobie tak. Będzie coś. No. Teraz czuć prędkość, nie? Wow! Było zabawnie. Nie widać za te samochody tak dobrze, jakbym chciał. No, nieważne. Szkoda, że nie ma na minimapie tych samochodów wszystkich, nie? Tak by było prościej. A nie, już trochę bez przesady. To jest jak GPS, GPS tego nie pokazuje. I tak dobrze, że pokazuje policję czasami, nie? I mamy średnią bardzo dobrą, 204 na godzinę. I tyłem. Bo okiem, no dobra, trudno. No, na złoto siadło, nie? Dobra, spoko, wyszło spoko według mnie. Więc okej, możemy sobie to jeszcze zastosować, to też. Jakie teraz przyspieszenie duże dostałem. Nitruch. Mzjunga. Nieźle. Dobra, co możemy dalej? Czy Bentley... Bentley. Z jakiego kraju pochodzi Bentley? Się zastanawiam, czy to jest amerykański samochód, czy to jest samochód brytyjski. Nie jestem pewien. Któryś z tych dwóch, tak myślę. Za to jak tak patrzę dalej po tym Bentley, to moglibyśmy na przykład zrobić jeszcze w tym odcinku Caterama i Astona Martina. I myślę, że tak sobie zrobimy, czyli właśnie Aston Martin V12 Vantage. I tego sobie weźmiemy, jebniemy. On chyba, nie wiem, czy nie był w jakimś pierwszym odcinku, czy coś. Nim pojechałem po Porsche, albo Porsche pojechałem po niego. Nie mam pojęcia. Chyba nim pojechałem po Porsche, tak, bo nie mam go nigdzie tu zapisanego, by za to wychodzi. I nie mam pewnie nic z nim zrobione. No, absolutnie. No to dobrze. Dobrze myślałem. No, mogliśmy przejechać parę metrów przynajmniej, ale już trudno. Posłuchamy go już w akcji. Jak się sprawdza. No, znowu są latające wozy. Kurczę, fajny silnik. Jak tam, jak tak, ups. No, jechaliśmy ten wyścig. Przed chwilą Bentleyem.
chyba też to był pierwszy wyścig, nie? No nic, no dobra, trudno. Jak mus to mus. Albo to był drugi, nie wiem, nie pamiętam, nieważne. Uff, ominąłem ścianę. No dawaj, 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 Bond. Zmienimy kolory. Zimą czerwony. Ładny ten czerwony. Srebrny to taki klasyczny był. W sumie w Bentleyu nie zmienił kolor w ogóle. Biały jest ładny. No, piękny drifcik. Z małą przerwą w środku, ale nieważne. W tym to się fajnie jechało, w Burnoutie właśnie Paradise, to tam na taką rampę można było wskoczyć na przykład, były takie triki właśnie, wskakiwało się na przykład tylko jednym kołem na taką rampę i wtedy tak samochód po prostu tańczył w powietrzu, tego wyobracało, nie? Tylko przy dużej prędkości naprawdę i przed samą rampą, no to najeżdżało się tak, jakby się miało najeżdżać tylko najechać dwoma kołami, to on wtedy taką beczkę robił, nie? Takiego barrel rolla. Natomiast jak się... Nie, tutaj Bentleyem to drugi wyścig był, a nie pierwszy. No, no to właśnie taką piruet odwalał wtedy, jak się jednym kołem najeżdżało. No jak właśnie, tak jak mówię, czyli najeżdżało się jakby dwoma kołami na rampę, nie? Jednym śladem i w tym momencie się włączało przez jakby drugie ramię, tak? Czyli jak najeżdżałem lewymi kołami, to przez prawe... Z prawą stronę robiło się właśnie to, co ja przed chwilą, to znaczy ręczny. No i wtedy tylko jedno, czyli tylne lewe koło trafiało na taką rampę i wtedy jak to było z jakiejś skarpy, no przepraszam, walnąłem w mikrofon, jak to było z jakiejś skarpy, to tak wtedy go obracało fajnie. Dobra, to pominiemy, to zastosujemy. O wow, rąbałem się w coś. Zgaś silnik. Jak tam jeżdżą? Dawaj, dawaj, dawaj mi to, jakie piękne słońce. No, wyścig. Pumping Iron. Czy ja to miałem przed chwilą? To jest obława. Speedrun. To samo, te same wyścigi. Co za gnoje. Łatwy też? Podwozie z ramą, ale po co mi to? Dobra, damy to... ale nie chcę obławy. To będzie to samo, co przed chwilą coś jechaliśmy. Też tym Bentleyem chyba, nie? No dobra, przynajmniej porównanie na tych samych trasach macie, jak się samochody zachowują. Więc jak sobie puścicie je na dwóch oknach, to macie po prostu mindfuck. No taką kompilację zrobić. O, to był pierwszy wyścig na Bentleyu. No to różni się tak naprawdę nitro tylko. Jakbym go tu nie używał, to staram się nie używać teraz nitro, to będzie porównanie dobre. Mam wrażenie, że ten Bentley był jednak lepszy, chociaż dobrze idzie temu Astonowi. Mówię, postaram się nie używać... Właśnie, tutaj jest to kurde, jak to nurtuje. Czekajcie, ja tylko zobaczę sobie na mapę, gdzie to jest. Te cholerne bramki, których nie mogę rozwalić nigdy. Tutaj, tak? Dobra, będę pamiętał. Ja tylko, że od razu z mapy mnie wywala do gry, a nie do menu, do którego de facto wlazłem sam, nie? Więc tak, to jest dupy. No, ale nieważne. To już nic na to nie poradzę, że ten sam wyścig. Ale obławy nie chcę robić, bo to bez sensu, a też ostatni wyścig na wzmocnione podwozie, to już wolę ten zrobić drugi raz, mieć jakieś konkretne ulepszenia. Jakby lepiej poszło w kolejnym wyścigu. Puściłem kierownicę na chwilę. O, fuck. O, świetnie, dzięki. No, jeszcze lepiej. Kurwa, co to miało być? Widzieliście to? No, jasna dupa. No to teraz już dobranoc. Nie, nie, pozwolę ci tym Bentleyem być przede mną. Ja pierniczę, co to miało w ogóle być? Dobra, zakończyłem na trzeciej pozycji, czyli dupa. Jednym słowem, dupa zbita. Kurczę, bo ja bym trudny, ale teraz nie wiem, czy to ja sobie w ogóle tam dam rady. Znowu w tym samym miejscu się zacina kamera. O, brawo, dzięki.
Przecież stoję w miejscu, co ty mi jeszcze robisz? Na gówno to jest w ogóle. Prawda, najgorsze najgorsze ściganie przez policję ever. Ever. Kurde. Czyli wyścigi na torze to tak naprawdę jest zrobiony tor, znaczy są okrążenie, a szybki wyścig to jest taki zwykły wyścig, taki do przodu na kilometry. Ale mi strasznie wyścig na torze. Nawet kurwa nie wiem gdzie jechać, tylko muszę na minimapę patrzeć, co jest głupie oczywiście. O, ten wyścig też kojarzę, no wszystkie już jeździłem praktycznie. Tylko do tych SUV-ów nie jeździłem w jakimś tam wyścigu, ale olałem, nie chciało mi się. Na bardzo mnie wkurzyły te SUV-y. Mówię o poprzednim odcinku. Wow, co tu się dzieje? Ale ile ja już jeżdżę tym samochodem? Jakoś straciłem rachubę czasu nagle. Nie wiem, czy minęło 20 minut odcinka, czy minęło 10 minut. Czy znaczy, czy 30 minut. Nie, no chyba... No właśnie ile? Czekajcie, wiem, miałem telefon, mogę to sprawdzić. Wybaczcie, ale tak jakoś chciałem wiedzieć. Na której ja miałem ten telefon? Pokaż się! Spis połączeń. Lulz, dobra, miałem go 10 minut temu. Czyli wszystko ok. Kurde. On się zmieszczał ładnie, który tam wyleciał. Jestem na trzeciej pozycji. Nie. Wykonaj drift. Uknąłem. Fuck yeah. Ała! Co ty mi robisz? Ford GT, no tak, no jasne. Wow! Przeganiają mnie gnoje. Nitro! Kurde. To było już chamskie. No nie, no jasne, szósty. Na jebanym końcu stawki, co? Nie! Co on mi zrobił? I ja go w ogóle nie mogłem zepchnąć na drugą stronę. Znaczy wiedziałem, że się zbliża. No i tak nic nie mogłem zrobić. Ale dupa. Wow. Świetnie. Po prostu jest szybszy i tyle, no. To jest moje maksimum, on po prostu sobie odchodzi. Dużo lepsze przyspieszenie ma. Musiałbym mieć więcej jakichś dupaków zrobionych. Co innego, że nie umie jeździć, no. No to tylko tyle. Skorzystamy z okazji. Kurwa, no świetnie. No dawaj. Nie, no więcej nie wyciągnę na tym samochodzie, no niestety. Przynajmniej pojeździć nimi. Skoro już się tak nie skupiam na nim. Aż tak. Jeździłem już Koenigseggiem, jeździłem Pagani, jeździłem Bugatti. To już mi wystarczy, naprawdę. Więcej nie potrzebuję. Fuck you, amour. And also... Fuck! Dawaj. A dobra, już i tak czwarty będę, więc... Cóż, no dobra, trudno. No ale to był trudny, nie? A nie miałem tylko nitro tutaj jako ulepszenie. Idealne parkowanie. Dobra. Zmieńmy samochód i ostatnim będzie ten Caterham. Może tu. W sumie to bez chyba znaczenia. Ja sobie tylko poznaczę w tym momencie. Okej, dobra. Poznaczone. No. I to jest ten nasz Caterham z tym swoim fajnym tym orurowaniem.
Widziałem go jakoś gdzieś kiedyś na początku gry, ale nie chciałem nim jeździć wtedy. O, Ford GT. Śmiechowy. Też taki brytyjski się wydaje. Nie, nie wiem do końca. No ale mówię, tak jakoś mi pasuje. Dobra. Wyścigi. Rozpocznij. Dziękuję. Cruise control. A tu będzie Shelby. Z masulkarami, tak jasne. Z masulkarami będę startował jakimś pipidową. Czemu ten cały czas jeździ w wyścigach, tak nie rozumiem. Korwety, no znowu. Czy to jest Veyron? To jest Veyron, prawda? Czy nie, czy to jest... A, to jest Marussia. To nie jest Veyron, to jest Marussia. Podbiłem mu dupę. To taka rajdówka, trochę jak na go-kartach. A, nie mam nitro, no tak. Chciałem się nim ratować. Fucking shit, ten problem. On zgwałcił mnie. Spadł na mnie i mnie zgwałcił. Co za gnój. Dziesiąty jestem. Super! Dobrze idzie, Caterham. Caterham. Nawet nie mogę ich rozwalić, bo mam zbyt mały samochód. Dobranoc, Marusia. Jeszcze cztery do przodu miejsca? Kurde. Trochę tego jest. A sterowność, za to mu trzeba pogratulować za sterowność. No jak mówię, jak na go-kartach. Go-karty są wręcz za bardzo sterowne i na tym polega cały ich problem. Niech się jedzie. No patrzcie, nie jestem w stanie go. Absolutnie nie byłem go w stanie zepchnąć. Nie wiem, rower mógłbym zepchnąć tym samochodem. Albo nie wiem, motocykl ewentualnie, ale nie samochód. Czymś takim mogłaby mnie policja ścigać w tej grze. Wtedy bym miał zawsze szansę. Dobra, no i udało się metę zdobyć. I jeszcze w stylu Hunty. Świetnie. Aż po prostu... Uwaga, mała przygrywka. Tyle. Absolutnie nitro, tak? Wow, zabić mnie chciałem. Jeszcze jakaś bramka została. Luls, nie rozwaliłem tego. What the fuck? Śmiało. O. No nie, jasne. I to ma być wypadek, tak? Świetnie, dzięki gro. Oj, super, jeszcze mnie wjebało w ścianę, żeby nie było śmieszniej. Jeszcze mam jakieś takie jedno wsteczne światło. Nieważne, dobra. Co dalej? Jakiś wyścig. Double park. Obława. Nie, to speedrun. Dobrze, niech będzie speedrun. No i widzicie, na poprzednim odcinku nawet na tym Fordzie nie mogłem nic zrobić, tym Focusie, natomiast tutaj idzie ładnie, spoko samochody, da się nimi jeździć. O Jezu, to ten. Ale kurczę, ten samochód jest sterowny strasznie, więc jest szansa, że nam się to uda zrobić. Już tutaj prędkość dosyć mała, no ale dużo mniejszą prędkość muszę mieć, nie? Au. Nie to zrobiłem. Teraz jak najbardziej jechać tą kostką brukową. To będzie śmiesznie, się nie da. Wszędzie trawa. Dawaj! Już nie będę jeździł szlaczkiem, nie? No. Daję po garach, 230 na zegarze. Będzie 250? Nie. Nie będzie więcej. Ups.
Nie zmieściłem się. Za wcześnie. Mówię. Sterowny samochód za wcześnie skręcił. No dawaj, tak niewiele ci brakuje. Nie będzie. 175,2 było. No dobra, trudno. Ale okej, okay, wyszło. Ja, jako tako wyszło. Czy jeszcze? Tak, jeszcze jeden wyścig, bo myślę, zdążymy sobie. To jest godzina. No dobra. Pomiń. Nie wiem, co to tam było. Ale było słabe. Więc pominąłem. Dawaj, jeszcze jeden wyścig. Wyścig na torze. Pumping Iron, szybki wyścig. No to dajmy sobie to. I na tym wyścigu skończymy. Jak go przejdziemy, przejedziemy oczywiście. Nie? No, minuta 21 sekund. Jechałem ostatnio, więc... O Boże, to jest ten sam? Jeszcze raz? Naprawdę? Aha, fajnie. A, tu jest jako trudny. W jednym... Przy Bentleyu był jako łatwy? Przy Astonie był jako średni, przy nim jest jako trudny. Okej, okay, spoko. Biedny Range Rover, który nie może nigdzie dojechać. A ja się trzymam z tyłu, więc nie mogę go prześcignąć. Blokował mnie mój. No i jeden mały. Czy właściwie duży, bo nie jest dosyć duży. No dobra, dobrze. Właśnie tych bramek dalej tam nie rozwali. Holender, jasne. Nie! Niestety, pod względem jakiejś takiej wytrzymałości czy przepychania się, ten samochód jest masakryczny. Słaby. On jest lekki, nie? Przede wszystkim. Bardzo. Jestem drugi. Może się uda być jeszcze pierwszym, chociaż słabo to widzę, bo mi strasznie odjechał ten koleś. No nie, 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 na, nie na wjeździe. No! Zajebiście. Traw jeszcze i będzie wszystko super. Hihihihi. Fuck yeah. Udało się. Dobra, spoko. Dobra, no i to by był w sumie koniec tego odcinka. A nawet się zastosuję. A czemu nie? Chociaż bez sensu to było, ale mogę. Wtrysk nitro. No nie, głupie są te wtryski właśnie. Wiem, że szybciej, ale... O, tu jest jakiś billboard. Wow, jak uciekł ładnie. Słuchajcie, uspokaja. Normalnie się w garażu schowa. Dobra, no i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to oczywiście nie zapomnijcie po sobie zostawić śladu na kanale w postaci komentarza, lajka, subskrypcji. Lajkujcie profil na Facebooku, bo tam codziennie informacje o wszystkich odcinkach. I tymczasem trzymajcie się. Moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!